Jadę nocną taksówką do swej samotności, gnany pragnieniem ciepłego odpoczynku. Jadę, by spotkać swoich stałych gości, rozterkę, smutek, niewiarę i pustkę. Jadę nocną taksówką do swej samotności, bo przecież gdzieś wrócić trzeba. Tam, gdzie łez mi nie wstyd w godzinie słabości, tam, gdzie łzy moje będą tylko moje. Jadę nocną taksówką do swej samotności, myśląc, jak samotność, niesamotność zmienić. Wiem, do tego trzeba mi twej obecności. Jeszcze rok, miesiąc może, a może przez wieczność. Nocną taksówką do swej samotności, myśląc, jak samotność, niesamotność zmienić. Wiem, do tego trzeba mi twej obecności. Jeszcze rok, miesiąc może, a może przez wieczność. Jadę nocną taksówką do swej samotności. 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 I po prostu już przeciągnie, że
może trzeba takich drastycznych posunięć, żeby uratować planetę. Na pewno, żeby uratować planetę, na tym obrazie potrzeba wiele zgody, porozumienia, tolerancji i trzeba topory wojenne zachować, prawda? Także potem mój obraz taki jest pełen nadziei, chociaż ja nie zupełnie jestem w zupełności optymistką, bo to, co się dzieje, wcale do optymizmu nie zachęca. No to tyle z mojej strony. Także dziękuję. Wystawiania swoich prac. No, chciałabym jeszcze dodać od siebie, że inicjatorką tej wystawy, mogę powiedzieć, jest pani Rabieńko Kornacka, ponieważ to ona ciągnęła mnie w ten temat. Jest mi ten temat oczywiście bliski, ale ona jakoś tak poruszyła mną i rzeczywiście warto do tego tematu się odnieść głębiej, ponieważ no, jest to taki czas, to nie jest tak pięknie, jak ja tam przedstawiłam na ostatnim obrazie, że jeszcze może być pięknie, jeszcze może być normalnie. Myślę, że pani Ela ma rację, że nie można być takim, tak nastawionym optymistycznie, no bo jest tak, jak jest. Ja tam mam jeden z takich obrazów, który nosi tytuł Krzyk i w nim właśnie poruszam ten problem zagłady zwierząt, wycinania lasów. To jest straszne, no ale tak się dzieje. I w przyszłości, na najbliższy czas, w perspektywie nam, widzimy, że może tak być, że ogromne hektary lasów mogą być wycięte, co robić stwierdzane z ubolewaniem. No cóż, chcę podziękować Eli, że dołączyłam do wystawy. Dzień. No, ta praca wymowna, bardzo wymowna, ten eksobus, po prostu... Ale to eksobus jednocześnie, bo zagładą możemy tak właśnie... No, jeśli eksobus, to pewno na Marsa polecimy. Ja mam jeszcze potencjał. A to może ja już. Dobra. A my serdecznie zapraszamy gości na ciasteczka, które własnym serduszkiem włożone moje serce i serduszka na talerzyka. Zapraszamy. A ja jeszcze chciałam powiedzieć, że w zasadzie powinniśmy wspomnieć jeszcze o jednej osobie. Jest to sam Wojciech Stok. Teraz wychodzi. No, pan Wojciech zaproponował udział w wystawie, ale to było na początku pandemii, na wystawa zbiorowa, prawda? Nie doszło do skutku, ale czyli była ta pista. Natomiast ja dalej ciągnęłam, bo wydało mi się no tak szczytna idea, że jeszcze dalej dobrze pracowałam. Także wielkie dzięki za pana. Generacyjne wiadomości, na przykład, że Chińczycy wymyślili plastik, który rozkłada się w tydzień, a nie 500 lat, tak jak się mówi. Także to znaczy, naukowcy donieśli, że ten plastik rozkłada się przez tydzień, no, ale do jego konsumpcji to jeszcze daleko. Także na razie nie róbmy, co możemy. Róbmy, co możemy.
byłeś tutaj już w tej filharmonii? Tak, tak, bo Zosi tu robiłem Orczyńskiej, kiedyś tu wernisaż. Aha. Wiesz, także... Moja biegnie.